metropoliabydgoska.pl. Siła razy ramię dzisiaj w tym meczu. Były takie momenty, że udało się zahaczyć, ale ten mecz podobny do tego pierwszego w Łodzi. Do pewnego momentu udało się zahaczyć. Zgadza się, no niestety, ale po drugiej stronie jest taki bagaż doświadczenia, który jak na razie to my dopiero zdobywamy i szkoda tej niewykorzystanej, uważam, szansy, bo mimo wszystko grając z takim zespołem jak Budowlani Łódź, który jest zespołem bardzo utytułowanym, dużo nam nie brakło, tak? Niepotrzebne własne błędy, bo w tym meczu ponad 20, ale też niepotrzebnie wpadło nam dużo prostych piłek, które nie powinny się przydarzyć i to niestety zaważyło. Druga sprawa, no tak jak powiedziałem, po drugiej stronie są zawodniczki, które mają doświadczenie już na poziomie międzynarodowym, czy w przypadku naszych dziewczyn, mówię tutaj o Polkach reprezentacyjnym i no mówmy się, one już to swoje przetarcie dawno mają, my dopiero zdobywamy. A schodzicie z takim przeświadczeniem, że wszystko co udało się zrobić dzisiaj zostało zrobione, czy brakuje czegoś i będzie taka długa analiza tego co się stało? Znaczy w moim odczuciu brakuje. W moim odczuciu brakuje, bo uważam, że ten zespół był do ugryzienia. Gdybyśmy my zagrali troszeczkę bardziej czujnie, troszeczkę pewniej, no i przede wszystkim nie popełnili tyle błędów, to myślę, że ten mecz mógłby wyglądać inaczej, ale tak jak powiedziałem też, no, przeciwnik ma wiele atutów, które my dopiero tak naprawdę będziemy, no, zyskujemy, tak, poprzez grę. Cieszę się, że podjęliśmy walkę, że nie dostaliśmy przysłowiowo do 15 trzy razy i zeszliśmy z parkietu, tylko pokazaliśmy, że to nie był przypadek, że to po rundzie zasadniczej mieliśmy piąte miejsce, dlatego bardzo się cieszę. No, mówię, jakiś tam żal pozostanie, bo jednak sportowo człowiek chciałby więcej i jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale myślę, że spokojnie, powoli to przyjdzie. Jaka byłaby wiadomość dla kibiców po tym meczu? Ja chciałbym im bardzo podziękować za to wszystko, co dla nas zrobili przez ten cały sezon, bo dali nam ogromne wsparcie i liczę, że będziemy je mieli do końca tego sezonu, bo jeszcze mamy o co grać. Czy zgodzi się Pan z taką tezą? Jeśli tak, to czy ta porażka nie boli z tego tytułu głównie, że tak jakby Pana dziewczyny bardziej przegrały ten mecz niż drużyna rywala wygrała? Nie ujmując oczywiście łodziankom, ale chodzi o te właśnie na przykład problemy na przyjęciu i te błędy, o których Pan ostatnio wspomniał. No tak, ale widział Pan mecz, prawda? Tak. No to przed chwilą właśnie odpowiedziałem, że bagaż doświadczenia, jaki ma zespół z Budowlanych, a my dopiero to doświadczenie zdobywamy, tego się nie da w jakikolwiek sposób zmierzyć i wywartościować, bo w najważniejszych momentach one się konsekwentnie trzymały tego, co miały. Im ręka nie zadrżała, a niestety młody zespół taki, jaki my mamy, bo trzeba sobie powiedzieć, że mimo wszystko ciężar gry w pewnym momencie miała Monika Fedusio, Ewelina Krzywicka na sobie i teraz w końcówce trzeciego seta Patrycja Polak. I co by nie powiedzieć, rewelacyjnie weszła do gry Kinga Różyńska i momentami niestety, ale Magda miała bardzo trudne zadanie, bo biegała po boisku. Także to wie Pan, to nie jest tak, że można wyjść i powiedzieć, że powinniśmy wygrać. Znaczy nie, ja nie powiedziałem. Proszę spojrzeć, kto stał po drugiej stronie. Te dziewczyny mają ileś meczów rozegranych na poziomie reprezentacyjnym. Brakocewicz całe życie grała na poziomie światowym i to myślę, że na bardzo wysokim, więc nie doszukiwałbym się aż tak daleko idących tez, jakie Pan wysunął. I wręcz jestem temu bardzo przeciwny. Rozumiem. Dziękuję. Metropolia Bydgoska.pl